jest Adam Małysz. 132-3 metry, może dalej i wtedy będzie złoto. Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich. Pofrunął! Pięknie, pięknie. Jest medal, ale myślę, że jest złoto. Złoty medal, 136 metrów. 136 metrów, Adam, kochamy cię. Dzień dobry, witamy was serdecznie, Przemysław Sierakowski i Rafał Kulika. Witamy was w nowym cyklu Strefy Kibica Retro. Retro, Strefa Kibica Retro. Będziemy opowiadać o momentach i wydarzeniach sportowych, które ukształtowały nas jako kibiców i które, myślę, są najważniejszymi wydarzeniami w polskim sporcie. Ja pamiętam do tej pory, że nie wiem ile miałem lat, jak Adam Małysz odnosił te pierwsze duże sukcesy, może z 12. Pamiętam, że to była sprawa podstawowa, to było tak, niedziela Kościół Trojecami, Rosół na obiad i od razu skoki i Adam Małysz. Rosół na obiad, klepanie schabowych przez sąsiadów gdzieś tam, które zakłócają pierwsze momenty skoków. No i Adaś Małysz, tak jak mówi Przemek. Ale teraz trzeba skoczyć w konkursie. Adam Małysz! No dobrze, wspaniale, wspaniale! Jest! Ustał! Ależ to na moment! Rekordu skoczni. Adam Małysz to nie tylko człowiek, ale też człowiek, który był takim pierwszym trendsetterem w Polsce. On zapoczątkował coś takiego jak Małyszomania i to było pierwsze wydarzenie socjologiczne, pierwsze zjawisko socjologiczne, które pojawiło się w polskim sporcie i w Polsce. Tak, wszyscy chcieli mieć kolczyk w uchu, taki cieniutki jak to on miał, wszyscy chcieli mieć wąsa doklejanego, a ci, którzy mogli, zapuszczali sobie sami. Wszyscy przede wszystkim chcieli jeździć na Puchar Świata, tak? Prezydent, premierzy, inni sportowcy, wszyscy byli na Pucharze Świata Zakopanym. Wtedy dopiero kształtowała się kultura celebrytów, ale jeżeli ktoś był celebrytą, to musiał się tam pokazać, zrobić sobie zdjęcie. To były takie no pierwsze momenty w tym, tego wszystkiego. Ładny skok, będzie daleki, będzie przerwy, wylądował, udało się, brawo proszę Państwa! To gdzieś w granicach rekordu skoczni, złapał się aż za głowę trenera Poloniusz Steiner. Skąd się wzięła miłość narodu do Adama Małysza? Wydaje się dlatego, że to jest po prostu taki, że to był taki swój chłop. To nie był gościu, któremu odbija palma, to nie był gościu, który się popisywał, tylko to był skromny Adasiek. I też najważniejsze to jest, myślę, to, że wtedy, w tym czasie, kiedy Adam odnosił sukcesy, polski sport był całkowicie na dnie. Nie odnosiliśmy sukcesów praktycznie nigdzie, ale Adam pokazywał Polakom, że można wygrywać z Niemcami, można wygrywać z innymi narodami. I myślę, że to był główna przyczyna tego, że on odniósł akurat tak wielkie sukcesy w Polsce. Adam Małysz. Druga próba Polaka w konkursie w Willingen. Ładnie wysoko leci Polak. Będzie daleki, przeskoczył skocznie, ustał! Postać, która niewątpliwie kojarzy się z Adamem Małyszem, to nie jest to Red Bull, bo wszyscy kojarzą ten kask, ale jest to Włodzimierz Szaranowicz, który moim zdaniem, myślę, że Rafał mi powiedział, nie jest jakimś wybitnym komentatorem. Ja bym się nie zgodził z tym dokładnie. Ale może dokończę. Nie jest wybitnym komentatorem, ale skoki narciarskie komentował jak nikt inny i myślę, że to jest jego konik. On i Adam Małysz to był idealny duet na zawody Pucharu Świata. No tak, to jest taki komentator, który teraz przez młodszą część pokolenia jest często krytykowany za to, że on nie jest aż tak merytoryczny jak ci inni młodsi. Natomiast to, co on potrafi robić doskonale, to jest podtrzymywanie poziomu emocji. No i myślę, że para Małysz-Szaranowicz to jest po prostu skojarzenie właśnie z tymi latami 90. i początek XXI wieku. No i to jest właśnie to, o czym Rafał mówił. Też sam Szaranowicz przeżył bardzo odejście Małysza, czyli może nie było na tyle tego świadom, że tak bardzo jest zżyty z Małyszem, dopiero w momencie, kiedy Adam powiedział, że kończy karierę, to Szaranowicz nie pojawił, skruszył się na wizji. Tak, skruszył się na wizji, co zresztą możecie posłuchać. Co tydzień siadaliśmy jak do telenoweli, żeby właśnie oglądać tę rywalizację. Fenomen socjologiczny. Ile rzeczy można było mu przypisać podczas tej kariery, że można w życiu wygrać ewidentnie bez układów, że jest człowiekiem rzetelnym, solidnym, posłańcem wielkich wiadomości, wielkiej nadziei. Zaczynał jako idol kryzysowy, który miał nas prowadzić jako ambasador wspaniałego skoku cywilizacyjnego do Europy. Fenomen społeczny, przecież my dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym. Był powodem ogromnej zbiorowej radości. Dał nam wiele, bardzo wiele.
Najlepszym przykładem Małysza Mani było to, że wielu twórców muzyki w Polsce postanowiło wyczekać, jakby poczuć timing i wypuścić piosenki specjalnie do naszego mistrza. Poczuć timing to jest perfekcyjna, po prostu perfekcyjna, perfekcyjnych słów użyłeś, no bo wiadomo, przy wyjściu z progu też trzeba mieć timing, nie najgorszy. Dokładnie, dokładnie. No i powstawały piosenki na cześć naszego mistrza. Było ich mnóstwo, tutaj kawałki tylko akurat dwóch lecą w tle. Które możecie znać i które tam gdzieś się przebiły do mainstreamu narciarskiego. No ale były takie piosenki i myślę, że żaden inny sportowiec w Polsce nie doczekał się tak długiej playlisty utworów na swój temat. Płynie woda, na nie chłona, a na nie piórecko, a na niebie, a na trzymałeś leci pod słoneczko. Tak, teraz może Robert Lewandowski coś, jakaś grupa, ale no wiadomo, wtedy Adam Małysz i długo, długo nic. Czekają, Robert Mateja, Grzegorz Sobczyk, no i zobaczymy, nie ma w tej chwili warunków, radził sobie we wszystkich możliwych warunkach i niech sobie po prostu teraz sprawi radość. Adam Małysz, pożegnanie z karierą, być może ostatni skok w karierze, Adam w powietrzu, dokąd to leci? Niesamowite! No i przyszedł ten moment, w którym Adam Małysz powiedział basta. Tak, powiedział, że zaczyna myśleć o tym, żeby zakończyć karierę, a to co było fajne w Adamie to, że od początku zapowiadał, że jeżeli skończysz karierę, to w momencie, w którym jest się na topie. On też miał taki moment, w którym był bardzo bez formy, miał jeden sezon, który mu nie wyszedł, ale wrócił i wrócił jeszcze mocniejszy i właśnie pod koniec swojej kariery zapowiedział, że odejdzie, jak będzie w bardzo wysokiej formie, i tak zrobił. No i pamiętamy, co wtedy, my pamiętamy, nie wiem, czy wy pamiętacie, być może też pamiętamy to, co się wtedy działo w Polsce. Mhm. To była naprawdę pół tragedia, jak Adam Małysz powiedział, że kończy karierę. Ludzie rozpaczali, to może dużo powiedziane, ale na pewno byli bardzo smutni i też wiedzieli, że będzie im brakowało tego rozsądku i tych emocji niedzielnych. Ale też to, co na pewno zrobili wszyscy, to zapuścili wąsy na cześć Adama Małysza i też, co warto powiedzieć, odbył się benefis na zakończenie jego kariery. Przyjechało, można powiedzieć, przyleciało wielu skoczków narciarskich z całego świata, oddali mu cześć. Wszyscy w wąsach. No i tak się skończyła przygoda Adama Małysza ze skokami narciarskimi. I tyle. Niestety wszyscy myśleli, że to koniec pewnej epoki, koniec skoków narciarskich w Polsce, ale pojawił się Kamilstok, pojawiła się generacja młodych skoczków, którzy również dają nam emocje. Ale od czegoś to się zaczęło. Zaczęło się od wielkich sukcesów Adama Małysza, był protagonistą, jakby nie ma co mówić. Tak. Nie ma co mówić. Dziękujemy serdecznie za dzisiejszy odcinek wspominkowy. Zaczynamy tę serię. Możecie w komentarzach dać znać, czy wam się ona podoba. Przemysław Sierakowski, Rafał Kuliga. W opisie macie linki z pełnymi... Może tak. W opisie macie linki do tych materiałów, które wykorzystaliśmy w naszym dzisiejszym filmie. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że to były moje ostatnie Mistrzostwa Świata. Wszyscy pamiętamy te żarty o jego żonie Idzie, Izabeli, nie pamiętam, która wersja imienia tutaj jest poprawna. Wszyscy pamiętają to, że Adam nie mógł spędzić Sylwestra z żoną. I wszyscy pamiętają to, że nie mógł Adam spędzać czasu ze swoją córką, którą pozdrawiamy, bo ona łapie się w tym wieku, który ogląda Strefę Kibica. Tak. Więc może właśnie teraz oglądasz film na cześć swojego taty. Było fajne, jakby się odezwała do was. Ty patrzysz, że to było zajebiste.